Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patrol i dzisiaj mamy drugi odcinek z naszej serii poradników Prosa. I dzisiaj ze mną, tak jak prosiliście, jest osoba, która gra na PlayStation 4 i jest to Michael z Twitcha. Cześć Michael. Siema. Michael jest to osoba, która w tym momencie miałaby 2400 winów około, potwierdzam, ale niestety stracił swoje pierwsze konto, gra na drugim, gdzie ma 1050 winów na 4,5 KD. I gdyby nie to, że grają cały czas screamy ze swoją ekipą, która się nazywa Arctic. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie, dlatego wpadajcie, zobaczcie sobie, jeżeli was to interesuje, żebyście się nauczyli nagrać na konsoli. To w tym momencie miałby około 6-6,5 KD, prawda? Gdyby nie te screamy? Tak, myślę, że coś by było w ten deseń. Coś takiego. A powiedz mi, bo to jest bardzo ważne, dlaczego straciłeś swoje konto z Renegade Raider? Generalnie jakiś gość po prostu zhakował mi cały komputer. Oj, to najgorzej. Było bardzo dużo skinów, było najwięcej winów wtedy w Polsce na PlayStation 4. To było w kwietniu i generalnie no było bardzo, bardzo dobre konto, na które miał chyba chrapkę. No. Straciłem trochę więcej, bo straciłem konto PlayStation, gdzie tam były gry za 800 euro, ale konto PlayStation na szczęście odzyskałem. Ja widziałem te twoje skiny tam na tym. Renegatka to już w ogóle sztos. Tak, wiesz, wtedy jeszcze była Kosa, Skull Trooper, wtedy był Mako, Lotnia, no wszystko. Czy ogólnie i tak, wtedy jeszcze na... przepraszam, i tak w tym momencie masz 1050 winów, według mnie to jest sztos, jak to jest drugie konto twoje. Tak, to jest od, żeby cię nie skłamać, od piątego sezonu. Od piątego sezonu? Że od piątego sezonu grasz tym kontem? Tak. I to jest. Od piątego sezonu. Niecałe 3 sezony masz już 1000 winów? Przecież to jest prawie niemożliwe. Tak. Ja mam niecałe 4000 gierek w sumie. Ja mam 28% win ratio. Wygranych. Chodź, może polecimy gdzieś na spokojną tak. Giereczkę, ze względu na to, żebyśmy porozmawiali więcej. I teraz tak, z racji tego, że to jest odcinek z konsolą, a ja się nie znam na konsoli, to mamy pytania od was widzów, bo chcieliście spytać. I pierwsze tak, twoje bindy i twoje ustawienia będą na ekranie, prawda? No bo mi prześlesz to wszystko. Tak. Zamiast opowiadać. Moje bindy są screeny zrobione. Wszystko macie teraz na ekranie, pojawia się. Coś chcesz o tym powiedzieć? Nie no, jeżeli chodzi o moje bindy, ja używam pada Scafa, gdzie mam po prostu dwie łopatki na dole, pod padem. Jeżeli chodzi o łopatki, to bardzo polecam, bo mam stuprocentową czułość, stuprocentową kontrolę nad celowaniem, bo nie, w ogóle nie ściągam palców z analoga. I tego pada można zobaczyć na streamach, prawda? Proszę? Tego pada można zobaczyć na streamach, bo masz handcama, prawda? Tak, no to tak, właśnie zapraszamy. Pada można zobaczyć na streamach. Link w opisie będzie. Dokładnie. Gram handcamem, a więc wszystko jest. Mamy jedną ekipę tutaj. Wytłumaczę, na czym to polega. Tak. No to sztosik, to powiem ci naprawdę, to aż mnie fascynujesz, bo ja szczerze na konsoli totalnie się nie znam. Więc dla mnie to jest... No wiesz, pad kosztuje 140 euro, konsola nowa kosztuje 200. 140 euro zapada? Tak, 140 euro zapada, a nowa konsola kosztuje 200, a więc jeżeli chcesz grać i mieć trochę łatwiej, no jednak trochę trzeba wydać. No tak, racja. No powiem ci, że zaskoczyłeś mnie tą ceną. Mam typa. Dobra, już lecę do ciebie. Dostał. Nice. Pomocy. Lecę, spokojnie. Mam go. Ja mam tylko sztucerka. Dobra. A, i ty chcesz powiedzieć, że chcesz sztucera typa porobiłeś? Tak. Gdzieś był drugi, uważaj. Masz tu leczenie, potki weź sobie. Ja mam... Spoko, jest full. O. Jeszcze jeden, tak jest. 320, za domyśkiem. Zabiłem go. Kolejni przycięli. Mam jednego. Nice! Brawo! Let's go! Brawo! Stosik totalny. I mamy samotne schronisko, jest nasze. Dobra, dziękujemy. Czyli początek już... Ty, ja mam jednego fraga na 4, to jest masakra. Dobra, ja piję beczkę, tu miałeś moje potki gdzieś, możesz sobie wziąć. Dobra, i teraz tak, pytania od was, prawda? Więc pan Jacob spytał się, jaki jest twój rekord killi. 21 na solo, 21 na duo, miałem jako jedyny rekord polski i byłem na stronie Fortnite Polska, jako jedyny rekord polski na PlayStation w killach. Mam jeszcze screena, też wam później wyślę. O, super, to screena też będziecie widzieć na ekranie teraz? Jest to opublikowane na PlayStation, na Fortnite Polska, na stronie. Dalej to jest pokazane?
Nie, teraz już nie, Teraz bo już są nie, no. wszystkie rekordy są z Komputerów. komputerów, z Aha, czyli ty setupów. chcesz mi powiedzieć, że No miałeś bo wiesz, ogólnie o co rekord chodzi. w porównaniu do komputerów, tak? Tak, ogólnie jako jedyny tam się dostałem i jako jedyny wtedy miałem po prostu jakiś rekord jakikolwiek, który był na innej platformie niż komputer. Nie, no to w ogóle to jest kozak, to jest kozak. To teraz się mniej Tak. będziemy chwalić, teraz będziemy więcej uczyć widzów, ponieważ to też jest bardzo ważne Tak w jest. tym odcinku. I teraz tak, powiedz mi, jak długo trzeba się uczyć, żeby tak grać i czy od początku tak ci wchodziło? I to pyta Dziamnik Rychu. Ogólnie chodzi o to, że grałem e-sportowo w Battlefielda 1 Też z konsola. ekipą. Tak, też konsola. Graliśmy turnieje. Jak wyszedł Fortnite, w drugi dzień jak wyszedł Fortnite, po prostu zagraliśmy gierkę jedną, drugą, trzecią i nic nam nie wchodziło. Ale ja nie odpuściłem. Po prostu zacząłem na drugi dzień, wbiłem sobie na giereczkę, zacząłem grać i jakiś gość zaczął się budować. Czyli Mówię, trening. no, trening i wiesz, i po prostu teraz jest plac zabaw. Ja nie siedzę na placu zabaw, bo mi to jest niepotrzebne. Ja rozegrałem w tą grę 6000 gierek, 7000 gierek. I wiesz, o co chodzi, Dobra, też bym dobra, miał ale 2400. ja trochę więcej gierek rozegrałem, a jestem bambikiem jeszcze, to wiesz. Tak, no jest teraz plac zabaw. Bardzo polecam plac zabaw. Jest teraz arenki. No, Możesz na Creative też. kreatywie zrobić sobie arenki, jak trenować aima. My bardzo często gramy areny na 16 osób i nie budujemy. Nie mam budowania, mamy M-kę, pompkę, SMG-ka, czy tam Aha, Deagle'a, czyli deathmatche. snajperkę i lecimy deathmatche. I co, I polecasz lecimy deathmatche, deathmatche. bo... Jak... No? Polecam, jak chcecie, zrobimy, zaproszę cię do nas tam, do chłopaków, pokażę ci naszą mapę. Dobra. Ty możesz ją udostępnić w sumie, bo ty ją będziesz mógł tam udostępnić. No tak. I uwierz mi, że bardzo dużo osób u nas gra na mapie i to naprawdę pomaga. Czyli Aima trenujesz na Naprawdę padzie to pomaga. Przez deathmatch. Bez budowania. Tak, przez deathmatch. Dobra. Bez budowania. Gramy, albo jeszcze jest coś takiego, że gramy Turtla Arenę. To Turtla to znam, no. Jest po prostu... No. I gramy Deagle, pompka i 150 HP. I tylko na drewno. Budujemy się tylko z drewna. No to sztos. To też bardzo, to też bardzo pomaga. Jeżeli chcecie, to też nagramy filmik, jak to odcinek, jak to wygląda. Czyli kolejne odcinki u nas na zapowiedziane przykład. Już macie, jeżeli tylko chcecie, dać znać w komentarzach. I, tak, to łapka w górę, łapka w górę i... Zresztą ty lepiej na YouTubie się zdarza do mnie, bo ja to te łapki w górę to zawsze zapominam. No dobra, to mamy... I ogarniemy, wszystko będzie. To mamy jakieś kolejne pytanie. Czy masz poradnik, jak szybciej budować? Tu Gawronek pyta o to. Jak szybciej budować? Tak, jakieś porady. Ja mam budowanie na 140 ustawione w tym momencie. Co to znaczy? Bo to ustawia się też budowanie? No bo masz, tak, no czułość budowania. Aha. Masz czułość celowania inaczej i czułość budowania. No rozumiem. Są dwie czułości. I jak masz za szybko, to ja się na padzie gubię, bo ja mam automatyczny bieg. Ze względu na to, że mam edycję na lewej gałce. Ogólnie na lewej gałce, tak jak ty na kontrolu, jak dajesz kontrol, to biegasz. A ja daję tylko analog, lewy analog do góry. Już biega samo? I moja postać już biegnie, tak. Aha, czyli... Bo na lewej gałce mam po prostu edycję, żeby było szybciej. Rozumiem. Lepiej, żebym ja się nie odzywał grze na padzie, dlatego... Są jeszcze mapki od Martoza, czy tam od Mongrela. No. Tam też jest po prostu tak, jak ty masz ten deathmatch, czy jak to tam, deathrun. Deathrun, no. Co tam masz te pułapki. No, no to jest taka mapka, gdzie też trenujesz swoją edycję i wszystko. No i na no czas. Wiem, bo w sumie siedzieliśmy na tym i co, polecasz na konsoli, żeby na tym siedzieć? No pewnie. No to sztos. Pewnie, ja sam na tym siedzę wieczorkami. Mamy typów na 180. Dobra, już będę. Wieczorkami zawsze przed spaniem dwa razy dwie mapeczki, kurde, z dwie, trzy mapeczki. Zawsze na rozgrzewkę wchodzę na konsolę i odpalam dwie mapy. To sztosik. Pykam dwie mapy. Jest dobry czas i wtedy wiem, że mogę sobie pograć, bo jednak na konsoli widzę, jest trochę mamy typów, no. Tak. Chodź, podejdziemy. Oni muszą i tak do nas podejść. No wiem. Zagramy tak jak na spokojnie. Naprawdę, bo teraz kiedyś jak ja grałem w pierwszy... Ej, tu jeszcze typy lecą, tu jeszcze typy lecą. Widzę. No tu, aż... Dostał, mam go, mam go. Dużo minus ma? Leży, 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 nice. Nice, nice, nice. I kolejni na dole. To możemy od razu podjeżdżać. Tak, lecą, lecą. On jest w krzaku. Podjeżdżaj. Dostałem.
Ja nie mam naboi do MP. Wycofujemy stąd? Tak. To mogę wziąć tego lifta i lecimy. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Tak jest, ładnie. Defensywnie, nie ma co. Ale może tam samoloty co były, nie? Tak, tak jest. No i stosik, taktyczne wycofanie, o, no. Nie? Masz jakieś leczenie? Dobra, mam cztery małe. Dobra, tam siorba zostawię niechcący. Podjeżdża. Widzę go, widzę go. Jeden. Jeszcze metalem buduje. Ładnie. Spadł. Spadł. Ten mam już 60 ten tutaj na blisko. Zrzucamy go, zrzucamy go. Tamten jeden spadł. Dobra, spadł, spadł trochę. 5 HP tylko stracił. Są tu pod nami, pod nami. Jeden jest spadnięty, jeden padł. W sensie powalony jest? Masz na bajdanki? Tak, jeden jest powalony. Masz naboje do MP? Mam, mam, mam. Nice, 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 nice. Dobra, te zombie jeszcze wypadły. Dostał, dostał. Dobra. Jeden jest mało. Zoe ma mało. Drugi minus cap. Trafa. Dobra, spokojnie, wytrzymajmy. Zoe powalona. Dobra, drugi mnie tutaj bije. Czekaj, uciekaj, strefa. Zabił mnie, dobra, musisz dokończyć sam. Zoe powalona i leży w strefie. Gościu wchodzi do góry. Którędy? Na około idzie górki, na około, na SW. Dobra, ja padnę. Dobra, akurat jak dokończysz sam, będziesz stos. Wow, no nieźle mu skoczyłeś. Dobra, dwie osoby, lecą anomalią, lecą anomalią. I lecą ci na górkę. Uj, to był błąd z tą górką, moja wina. Jeden anomalii użył. Wiem. O Jezus! Gościu w burzy się zgubił. Ależ to z gierką grałeś, nice. I powiedz mi teraz, jak gramy konsola plus komputer, to takich samych trafiamy zawodników, czy komputerowy gramy? Też raczej ludzi, którzy grają na crossplayu. No i okej, powiedzmy tak, mamy jedną gierkę, którą Michael dograł. Według mnie końcówka była bardzo świetna, jeżeli chodzi o konsolę. Bardzo świetna? Świetna po prostu, nie można chyba powiedzieć bardzo świetna. I powiedz mi, mam jeszcze takie pytania od Pyrwysysy, tak się nazywa tutaj nick osoby tej, która zadaje pytania. Pierwsze, lepiej mieć wysoką czy niską czułość kontrolera, pada. Jeżeli chodzi ci o celowanie, właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, co z tym budowaniem. Mhm. Budowanie masz co pytałeś 140. Się, co mówię? 145. Jeżeli chodzi o czułość celowania, to właśnie tak jak teraz, po tych aktualizacjach, gdzie mamy osobną czułość celowania i osobną czułość budowania, czułość celowania nie musi być zbyt duża. To chodzi o to, żebyś ty miał aima. A jeżeli chcesz się dobrze budować, to po prostu szybciej budować, to po prostu zwiększasz sobie
czułość budowania. Jeżeli chodzi o AIMA, ja mam tam prawie 7 i 6,5 XY. Zaraz będą tam screeny, No to tak, screeny zobaczycie. jeszcze raz wam pokażę teraz w tym miejscu. Jeżeli chodzi o czułość budowania, wszystko, no całe screeny wam pokażę właściwie. I teraz tak, Tak jest. pytanie, czemu nie grasz na klawiaturze? Bo można przecież klawiaturę podpiąć. Nie dawałoby mi to satysfakcji, gdybym grał na klawiaturze i grał z przeciwnikami na PlayStation. To po pierwsze. Oni by grali na padach, a ja bym grał na klawiaturze. To by mi nie dawało satysfakcji, a chciałem przejść na komputer, tylko nie wiem, czy kupować komputer za tyle pieniędzy i grać tylko w Fortnite'a na tym komputerze, czy to się opłaca. No, jeżeli grasz tak dobrze Nie na konsoli, to mam... chyba nie. Według mnie lepiej konsolę zostawić. Właśnie. Właśnie. Tylko, że mi brakuje niekiedy FPS-ów. No, Też na to konsoli. też racja, Też nie? ja buduję, a mi się nie stawiają ścianki. Ale to Wiesz, przy o co scrimach chodzi? prawdopodobnie najbardziej, nie? Jak jest dużo osób Tak, tak. na sam koniec. A powiedz mi, bo tutaj Tak. takie dziwne pytanie, nie rozumiem go dokładnie. Czy lepiej grać na jakimś trybie dla daltonistów, czy normalnym trybie? Tak, ja mam... Znaczy, Aha. to zależy od ciebie, od twoich w ogóle... Od samego siebie. Ja mam typ dla daltonistów Tritanopia 10, ale ja używam... Ja gram na konsoli, ale nie gram na telewizorze, tylko mam monitor gamingowy, tak jak ty masz do komputera. Aha, i to ci rozjaśnia, tak widzę, że trochę. Tak, wiesz o co chodzi. Ja mam po prostu inną... No... Ja wolę. A, To czyli wolisz jest grać na wedle trybie dla uznania. daltonistów. I to jest Tak, tylko według uznania, tak. ale jeżeli ktoś miał się wzorować, to widzieliście, jaki tryb To ustawiłem nie, teraz przed chwilą. znaczy, tak, to zależy od was, Tak, rozumiem. ale to jest wedle uznania. Michael, wszystkie pytania. Przetrwaliśmy. Jeszcze ugrałeś gierkę za pierwszym razem, bo zagraliśmy tylko jedną gierkę. Powiem ci sztos, totalny. Dziękuję Ci bardzo za odcinek. Nie ma sprawy. I pamiętajcie, Jeżeli będzie trzeba, no. nagrać kolejny, to No, nagramy oczywiście kolejny. chętnie, jasne. Widzisz, zaraz z Lajstarem, jak nagrałem odcinek, teraz trzymamy sztamę. To ja mam nadzieję, że jeszcze pogramy trochę. I teraz tak, pamiętajcie, odcinki, właśnie wszystkie linki do Michaela, do Twitcha, do YouTube'a, tam do ich teamu, gdzie mają fajne filmiki. Zapraszam Was w opis streama. Tam, jeżeli chcecie uczyć grać na padzie, zapraszam do nich, ponieważ oni to są kocurami na padzie. Cały Twin Team, prawda? Tak, Tam to jest... mogę przyznać, że naprawdę cały mój team to są kocury na padach. Słyszałem, że I tam ktoś wszyscy ma gramy 3000 tylko i winów. wyłącznie na padach. Tak, Maciej PLX to jest. Ja No, on pierdolę. teraz jest chyba drugi czy trzeci w Polsce, ale on też już nie gra na winy. No, Ja z nim teraz grałem, Polsk jak on miał zdrowie. 1800 winów, to ja z nim grałem. Teraz ma 3000. A więc wiesz o co chodzi. To też ja też wtedy, jak ja miałem swój szczyt formy. To wtedy ja grałem, Maciej grał, Profek i Gromiascy. No to byliśmy całą czwórką, co mieliśmy tam naprawdę bardzo dużo winów. A teraz gracie pod turnieje, pod takie bardziej skillowe gierki, Tak, co nie? tak. Ja co tydzień gram turniej o 50 euro. O. Jak chcesz, to tobie też mogę później podać. To jest turniej 2 na 2. O, sztosik. I gracie, kto więcej killi zrobi. Sztosik, to chętnie zobaczymy ten turniej. Angielski Niedługo. turniej to jest po prostu, to jest angielska strona, zapisy są normalnie, wszystko są zasady, normalnie, centralnie co tydzień są turnieje, są turnieje osobne dla PlayStation, osobne dla komputerów i Jak będę dla wiedział, jaki wszystkich to jest turniej, już platform. jak się dowiem od Michaela, to wam też dam jakiś kolejnym odcinku, wam powiem co Pewnie. i jak. Michael, ja ci bardzo dziękuję za ten odcinek, więc nie wiem, coś jeszcze do widzów? Na sam koniec? No co, łapki w górę i pytajcie. Bardzo, Będziemy odpowiadać. bardzo dziękuję i dziękuję wam, że obejrzeliście. Subik, dzwoneczek, prawda? Ja się z wami żegnam. Tak jest. Do zobaczenia, cześć! Dobra, do zobaczenia.